Wielu Polaków kojarzy budownictwo energooszczędne wyłącznie z niższymi rachunkami za ogrzewanie. Jednak, zdaniem ekspertów, najważniejsze zalety domów energooszczędnych to przede wszystkim wyższy komfort życia i pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Jakie zatem korzyści oprócz ewidentnie niższych kosztów eksploatacyjnych płyną z energooszczędnego budownictwa? Istotną zaletą budynków energooszczędnych jest wysoka jakość powietrza wewnętrznego. Równowaga pomiędzy odpowiednią wentylacją, temperaturą i wilgotnością powietrza pozwala uniknąć wielu chorób, w tym także alergii. Najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, które poprawia jakość powietrza i jednocześnie pozwala oszczędzać energię cieplną, jest wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Poprawnie zaprojektowany i zbudowany dom chroni przed chłodem w zimie i zbyt wysoką temperaturą latem. Komfort cieplny wewnątrz domu energooszczędnego to zasługa dobrze zaizolowanych, szczelnych przegród zewnętrznych. Wszystkie ściany, podłogi, stropy okna i drzwi charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła U. Im lepiej zaizolowane i bardziej szczelne przegrody zewnętrzne, tym wyższy komfort akustyczny wewnątrz budynku. Dlatego też w budownictwie energooszczędnym wszelki hałas emitowany na zewnątrz jest tłumiony, zanim dotrze do wnętrza. Mieszkańcy domów energooszczędnych w dużej mierze korzystają ze światła dziennego, które pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie oraz pozwala zmniejszyć ilość energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie. Oczywiście nie zawsze można polegać tylko na słońcu. Pamiętajmy, aby stosowane światło sztuczne. Było jak najbardziej zbliżone do naturalnego i wybierajmy energooszczędne źródła światła. Wyposażenie domu powinno być przyjazne użytkownikom. Kupując meble, wykładziny czy zasłony, warto zwrócić szczególną uwagę na materiały, z jakich je wykonano. Nie bez znaczenia jest też skład stosowanych farb i lakierów. Potwierdzeniem ekologicznej receptury oraz najwyższej jakości produktu jest certyfikat EU i Kolejbel. Dom energooszczędny to z założenia dom przyjazny środowisku. Wpływają na to między innymi: odpowiedni wybór materiałów budowlanych, ograniczenie emisji szkodliwych substancji, oszczędne gospodarowanie wodą, zmniejszenie ilości odpadów i wkomponowanie bryły budynku w krajobraz. Dodatkowo rośliny wokół domu czy na zielonym dachu zapewniają kontakt z przyrodą. Wszystko to przekłada się na zdrowszy i bardziej przyjazny środowisku tryb życia. Duże zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku przekłada się na wysokie koszty. Jeśli w gospodarstwie domowym na rachunki za ogrzewanie trzeba przeznaczyć więcej niż 10% dochodów, mamy do czynienia z ubóstwem energetycznym. Jego przyczyny to między innymi rosnące ceny energii, niska efektywność energetyczna budynków i dochody niewystarczające na pokrycie podstawowych wydatków. Ubóstwo energetyczne wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców. Ponadto może powodować degradację budynków w wyniku zawilgocenia oraz zwiększenia emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń z nieefektywnych źródeł ciepła. Najlepszym sposobem na przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa energetycznego jest termomodernizacja istniejących budynków oraz budowa nowych domów w standardzie energooszczędnym. Budownictwo energooszczędne pozwala uniknąć problemów ze zdrowiem, wynikających z niedogrzania lub zawilgocenia budynku. Niższe zużycie energii to także ulga dla domowego budżetu. Prawidłowo zaprojektowany i zbudowany dom energooszczędny poprawia komfort życia mieszkańców.